W naszym poprzednim filmie pod tytułem Odcinanie udowodniliśmy, że jeśli wierzchołki trójkąta PQR leżą wewnątrz trójkąta ABC, to obwód wewnętrznego trójkąta jest mniejszy od obwodu trójkąta zewnętrznego. Wykorzystaliśmy w tym celu technikę odcinania, zgodnie z którą odcięcie części wielokąta wzdłuż prostej zmniejsza jego obwód. Ponieważ wewnętrzny trójkąt możemy uzyskać z zewnętrznego poprzez trzykrotne odcięcie wzdłuż prostej, więc jego obwód musi być mniejszy od obwodu trójkąta zewnętrznego. Na zakończenie filmu zadaliśmy pytanie, czy udowodnione przez nas stwierdzenie dotyczące dwóch trójkątów jest prawdziwe dla dwóch czworokątów. Mówiąc precyzyjniej, nasze nowe zadanie brzmi następująco. Wierzchołki czworokąta PQRS leżą wewnątrz czworokąta ABCD. Czy prawdą jest, że obwód czworokąta ABCD jest większy od obwodu czworokąta PQRS? Okazuje się, że odpowiedź na tak postawione pytanie jest negatywna. Aby się o tym przekonać, rozważmy czworokąt, którego wierzchołki mają współrzędne 0,0. 40, 30, 10, 10 i 30, 40. Korzystając z twierdzenia Pitagorasa, możemy nietrudno obliczyć, że długość boków PQ i PS to 50, a długość boków RS i RQ to pierwiastek z 30 do kwadratu plus 20 do kwadratu, czyli pierwiastek z 1300. W tej sytuacji obwód czworokąta PQRS to 100 plus 2 pierwiastki z 1300. Rozważmy teraz kwadrat ABCD, którego wierzchołki mają następujące współrzędne. –1, –1, 41, –1, 41, 41 i –1, 41. Oczywiście kwadrat ABCD zawiera czworokąt PQRS. Bok kwadratu ABCD ma długość 42, więc jego obwód wynosi 168. Zastanówmy się, co jest większe: 168 czy 100 plus 2 pierwiastki z 1300. Po odjęciu stronami 100 i podzieleniu przez 2 pozostaje nam porównanie 34 i pierwiastek z 1300. Ale 34 do kwadratu jest równe 1156, czyli mniej niż 1300. Zatem 34 jest mniejsze od pierwiastka z 1300, a obwód kwadratu ABCD jest mniejszy od obwodu zawartego w nim czworokąta PQRS. Odpowiedź na pytanie z zadania pierwszego jest zatem negatywna. Warto zastanowić się, dlaczego tym razem nasza technika odcinania nie mogła zadziałać. Zauważmy, że gdybyśmy chcieli dokonać odcięcia wzdłuż prostej QR, to przecięlibyśmy również czworokąt PQRS. W tej sytuacji czworokąta PQRS nie można uzyskać z kwadratu ABCD poprzez operację odcinania, i dlatego obwód PQRS może być większy od obwodu ABCD. Wielokąty, które można uzyskać poprzez operację odcinania, nazywamy wypukłymi. Innymi słowy, są to wielokąty mające następującą własność. Dla każdego boku leżą po jednej stronie prostej, zawierającej ten bok. W tej sytuacji każdy trójkąt jest wielokątem wypukłym, podobnie jak każdy kwadrat. Łatwo uzasadnić, że w wyniku przecięcia wielokąta wypukłego wzdłuż prostej. Otrzymamy dwa wielokąty wypukłe, gdyż w wyniku cięcia do sprawdzenia definicji wypukłości dochodzi nam tylko jedna prosta. Ta, wzdłuż której cieliśmy i jeden z powstałych wielokątów jest po jednej jej stronie, a drugi po drugiej. Wielokąty, które nie są wypukłe, nazywamy wklęsłymi. W tej sytuacji czworokąt PQRS jest wklęsły, gdyż nie znajduje się w całości po żadnej ze stron prostej QR. Przedstawiona definicja pozwala nam zmodyfikować treść zadania pierwszego tak, aby uzyskać twierdzącą odpowiedź. Wierzchołki czworokąta wypukłego PQRS leżą wewnątrz czworokąta wypukłego ABCD. Czy prawdą jest, że obwód czworokąta ABCD jest większy od obwodu czworokąta PQRS? Ponieważ czworokąt PQRS jest wypukły, możemy go otrzymać z czworokąta ABCD poprzez operacje odcinania, które zmniejszają obwód, co uzasadnia pozytywną odpowiedź na pytanie z zadania. Tak naprawdę, w sformułowaniu zadania pierwszego moglibyśmy zrezygnować z założenia, że zewnętrzny czworokąt ABCD jest wypukły. Warto samodzielnie zastanowić się, dlaczego można zrezygnować z tego założenia.